że na polskich uczelniach uczą bzdur, tak jak mówiłam, proszę Państwa. Proszę być z nami, słuchać już teraz w programie takim może brutalnych wibracji. Zapraszamy. Radio kończy. Społeczne tabu zostały przezwyciężone. Koniec cytatu. A zatem prawny zakaz eutanazji jest jakoby nieskuteczny i irracjonalny. Tego się uczą nasi przyszli lekarze na studiach czcigodnej polskiej uczelni. Jak więc widzimy, przywołany postulat Galena, aby lekarz był wpierw filozofem, jest jak najbardziej słuszny, byleby tylko ta filozofia była poprawnie uprawiana. Tego pilnie potrzeba i polskiej medycynie. Takiej medycynie pilnie wpierw potrzeba chorym. Szczęść Boże. Felietonie z cyklu Myśląc o Ojczyźnie słuchaliśmy profesora Marka Czachorowskiego. Także proszę Państwa, radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra nadaje dzisiaj już 11. Proszę pozostać z nami. No, radio trzeszczy. To podlegli mu funkcjonariusze zabezpieczają tego typu przejazdy. Czy dowiemy się jakichś szczegółów, które by coś w tej sprawie zmieniły, to trudno powiedzieć. No tu nie mamy żadnej wiedzy. Czy myśli Pan, że po tym kolejnym już wypadku, co podkreślamy niejednokrotnie, zmieni się podejście nie tylko najważniejszych osób w państwie, nie tylko osób ich ochraniających, ale także Polaków do kwestii bezpieczeństwa na drodze? A to są zawsze sygnały ostrzegawcze, które takie cucące, że tak powiem. Mieliśmy zresztą wcześniej również dość tragiczne wypadki z udziałem najważniejszych osób w państwie. Ja już nawet nie mówię o katastrofie smoleńskiej, która była po prostu czymś strasznym i jakby wydarzeniem, w którym wszystkie mechanizmy zabezpieczające polskiego państwa zawiodły, ale mieliśmy też wypadek z udziałem premiera Leszka Millera, który spadł z wysokości 600, kryły helikopter spadł z wysokości 600 metrów. Wtedy też w zasadzie mieliśmy taką sytuację, że nie za bardzo ktokolwiek poniósł konsekwencje. Raczej nie było, mimo że Leszek Miller nie był bardzo popularnym i lubianym politykiem, nie mieliśmy takiej fali niechęci i hejtu wobec jego osoby, więc to też coś w polskim życiu publicznym się zmieniło na gorsze, że musimy obserwować dzisiaj dyskusję w takim, a nie innym kierunku. No na pewno dla opozycji byłoby wygodnie, gdyby ktoś stracił za to stanowisko, na te wydarzenia i będzie na pewno w tą stronę krytykowała rząd i wymuszała na nim taką dymisję. Najpewniej będzie chciała dymisji ministra Błaszczaka. Powiedział Pan o tym, że przypomniał Pan przykład Leszka Millera i powiedział Pan o tym, że po tym wypadku miało się wiele zmienić, nie zmieniło się właściwie nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Pytanie, czy teraz też tak niestety nie będzie, to znaczy teraz mówimy o potrzebie zmian, o zapewnieniu lepszej ochrony najważniejszym osobom w kraju, no ale ta dyskusja być może za chwilę ucichnie i wszystko wróci do tej niezbyt dobrej normy. Może tak być. No niewątpliwie rządzącym będzie dzisiaj łatwiej uzasadnić wydatki na nowy sprzęt, na samochody, czy na samoloty, czy na służby ochraniające nabora, bądź służbę, która go zastąpi. Zawsze tak jest, że wtedy społeczeństwo trochę wyłącza swój krytycyzm, eksperci wyłączają swój krytycyzm, no bo jednak pewne pieniądze trzeba wydać. Ale ja przypomnę, że jeszcze kilka dni temu dosłownie była duża afera, a właściwie pseudoafera, bo fakty trochę temu
zaprzeczyły o samochody dla MON-u, że wydano dużą kwotę, a mimo to zdarzył się wypadek. No, wypadki mają to do siebie, że rzeczywiście często mają niewiele wspólnego z jakością sprzętu, bo w ruchu drogowym czy w ruchu powietrznym są jeszcze inne zmienne, które powodują wypadki. No tak było też w tym przypadku. Kierowca Seicento póki co przyznał się do winy. Pytanie tylko, czy mimo jego błędu nie można było uniknąć tego wypadku. I z tym pytaniem na razie będziemy zostawiać naszych słuchaczy. Piotr Pałka, portal rbl.pl. Bardzo dziękuję. Minęło 20:30. Teraz na naszej antenie informacje dnia w skrócie, a tuż po nich podsumowanie najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Stan zdrowia premier Beaty Szydło po wczorajszym wypadku samochodowym jest stabilny i pod kontrolą. Szefowa rządu przechodzi rutynowe badania w szpitalu wojskowym przy ulicy Szaserów w Warszawie. Poinformował o tym na konferencji prasowej rzecznik rządu Rafał Bochenek. Nie wiadomo, kiedy będzie mogła opuścić szpital. Opuści go jeden z poszkodowanych funkcjonariuszy BOR, Ksenia Maćczak. Wygląda na to, że premier Beacie Szydło nic poważnego się nie stało. Jak zapewnia rzecznik rządu Rafał Bochenek, jej stan jest dobry, ale w szpitalu będzie musiała jeszcze pozostać. Stan pani premier jest stabilny, może wypełniać swoją funkcję, może realizować obowiązki szefowej rządu i wszystko tutaj jest pod kontrolą ze strony szpitala. Pod kontrolą szpitala jest też stan zdrowia jednego z funkcjonariuszy BOR. Drugi, który przebywa w szpitalu w Oświęcimiu, dziś opuści placówkę. Niemniej rzecznik rządu poinformował, że sprawa jest badana przez odpowiednie służby. O 14:00 odbędzie się konferencja szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka i wiceministra Jarosława Zielińskiego. Także myślę, że w trakcie tej konferencji prasowej panowie ministrowie szczegółowo państwu wyjaśnią wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Zdarzenia, w którym przesłuchano już 13 osób, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, kierowcę Seicento, a także świadka, który słyszał przejeżdżającą kolumnę. Kierowca Seicento usłyszał zarzut uszkodzenia ciała w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego i jest on zagrożony karą do 3 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ogromne korki na Zakopiance. Dziś wymiana fery i autobusów na Podhale jadą turyści z Mazowsza i Dolnego Śląska. Kierowcy na przejechanie całej trasy z Krakowa do Zakopanego potrzebują aż 3 godzin. W zwykły dzień wystarcza 1,5 godziny. Małopolska drogówka przypomina, że dziś i jutro główne małopolskie trasy mogą się bardzo mocno korkować. Na drogach tylko w ten weekend będzie czuwać w Małopolsce 3000 policjantów. Na drodze S7 tworzą się korki, zatory. Policjanci kierują ruchem drogowym w Skomielnej Białej, Klikuszowej, Białym Dunajcu i Poroninie. Na autostradzie A4 w Krakowie sytuacja została opanowana. Przez kilkadziesiąt minut policjanci kierowali ruchem, aby rozładować 5-kilometrowe korki. Kanclerz Niemiec Angela Merkel chce za pomocą planu różnych prędkości uratować Unię Europejską przed rozpadem, pisze dziś niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Autor komentarza Stefan Cornelius twierdzi, że obecnie dwie siły szarpią Unią Europejską. Na pierwszym miejscu wymienia Brytyjczyków, którzy decydują się na Brexit. Otworzyli bramę do piekła. Drugą siłą zagrażającą Unii są zdaniem autora nadgorliwi Europejczycy, którzy chcą bez ustanku pogłębiać integrację i których można znaleźć przede wszystkim w Brukseli. Odnosząc się do stanowiska Polski, Cornelius pisze, że prezes PiS Jarosław Kaczyński ma swoje własne plany względem Unii. Chce przeforsować szeroko zakrojoną zmianę traktatów, pozbawić się władzy Parlament Europejski w Strasburgu, przywrócić zasadę jednomyślności w Radzie Europejskiej, co oznacza prawo weta dla każdego kraju, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To już 12:33. W Polskim Radiu 24. Gorąca planeta. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na program, w którym mówimy o tym, co ważnego i ciekawego na świecie wydarzyło się w ostatnich dniach, a o czym u nas dziś. Na początek zajrzymy do Grecji. Atenom znów grozi wyrzucenie ze strefy euro i powrót do drachmy. Takiego rozwiązania nie wykluczył szef finansów Niemiec. Ateny kłócą się z wierzycielami o ocenę reform przeprowadzanych w kraju. Przed nami kolejny odcinek więc greckiej tragedii, a o jej szczegółach porozmawiamy już za moment z naszą korespondentką w Atenach, Beatą Kukiel-Wrajlą. Zajmiemy się też globalizacją. W czasie kampanii wyborczej prezydent Donald Trump wytoczył przeciwko niej najcięższe działa, obwiniając o wszystkie gospodarcze nieszczęścia Ameryki. Już po zaprzysiężeniu zadał też jej pierwszy cios, wycofując Stany Zjednoczone z transpacyficznego porozumienia TPP, a ciosów pewnie będzie więcej. This wave of globalization. Fala globalizacji totalnie zmiotła z powierzchni Ziemi naszą klasę średnią. Nie musi tak być. Możemy odwrócić ten trend i możemy to zrobić szybko. Ile prawdy jest w tym, co mówi prezydent Donald Trump i czy jego zapowiedzi są możliwe do zrealizowania? O to zapytamy szefa think tanku Wizę Europa Macieja Bukowskiego. Spada liczba osób szukających azylu w Niemczech.
Czy oznacza to też koniec, a przynajmniej początek końca migracyjnego kryzysu? Pytanie, czy zmniejszony napływ uchodźców oznacza, że uspokaja się sytuacja, czy też oznacza, że oni mają mniejsze możliwości? Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest zupełnie jasna. Ci, którzy docierają do Europy, no to korzystają z usług przemytników ludzi. Na koniec sprawdzimy, co dzieje się na Filipinach, a dzieje się wiele. Prezydent kraju wypowiedział wojnę narkotykowym dealerom i samym narkomanom. Słowo wojna jest jak najbardziej na miejscu, codziennie bowiem giną ludzie, a zabójstw osób związanych z narkobiznesem do zabójstw tych osób namawia sama głowa państwa. Zasada jest prosta. Niszczysz mój kraj, to cię zabijam. To uczciwe prawo. Jeśli niszczysz przyszłość naszych dzieci, już jesteś martwy. Nie ma niczego złego w dbaniu o przyszłość następnych pokoleń. Proszę zostać z nami. Na początek jednak zabieramy państwa do Aten. Jest z nami korespondentka Polskiego Radia w Grecji, Beata Kugel-Wrajla. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Grecki rząd nie po raz pierwszy kłóci się z wierzycielami, którzy z kolei grożą Atenom, że zakręcą kurek z pieniędzmi i kraj po prostu zbankrutuje. To ekonomiczne i gospodarcze, polityczne przeciąganie liny stało się pewną normą od kilku lat. Co teraz konkretnie jest tą kością niezgody? Tak naprawdę wczoraj doszło do spotkania, bardzo ważnego spotkania w Brukseli w sprawie programu kredytowego, tego ostatniego programu kredytowego dla Grecji. I tak naprawdę nie tylko tutaj były punkt sporny między Grecją a wierzycielami, ale sami wierzyciele między sobą nie mogli się dogadać co do tego, jak ma wyglądać ten program kredytowy dla Grecji, jak mają wyglądać kolejne reformy i jak ma wyglądać też co do prognoz gospodarczych dla Grecji. Także to wczorajsze spotkanie było w Brukseli, to nadzwyczajne spotkanie było o tyle ważne, że wreszcie wszystkie strony, czyli europejscy wierzyciele i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo to pomiędzy nimi był największy spór, usiedli wreszcie razem, był tam również grecki minister finansów, Evkelis Sakharopoulos, usiedli razem przy jednym stole i doszło wreszcie do jakiegoś wstępnego przynajmniej porozumienia. Nie ma jeszcze tego porozumienia, ale jest duży postęp. Przepraszam, że wejdę w słowo. Czy to tak było do tej pory, że europejscy wierzyciele, Komisja Europejska chcieli kolejnych drakońskich cięć wobec Greków? Międzynarodowy Fundusz Walutowy się temu sprzeciwiał? Czy tak to wyglądało? Międzynarodowy Fundusz Walutowy i wierzyciele nie zgadzali się do tej pory w dwóch sprawach. W dalszym ciągu nie zgadzają się w stosunku do jednej sprawy. Chodzi o redukcję greckiego zadłużenia i tutaj Międzynarodowy Fundusz uważa, że ta redukcja musi nastąpić, ponieważ ten dług jest niespłacalny i niezależnie od tego, co zrobi Grecja, nawet jeżeli będzie miała bardzo wysoką nadwyżkę budżetową w następnych 10 latach wypracowaną, to i tak nie spłaci tego długu. A to doprowadzi do tego, że w następnych latach w pewnym momencie będziemy znowuż mieli kryzys w Grecji. A drugą sprawą, ale tutaj nie ma jeszcze porozumienia co do tego, dlatego że na to nie chcą się zgodzić Niemcy. Niemcy nie chcą się zgodzić na redukcję greckiego zadłużenia ani na rozmowy o tym przed wyborami w Niemczech. Natomiast druga sprawa to była kwestia wypracowania celów budżetowych Grecji. Nadwyżki budżetowej, którą Grecja ma wypracować. Na to naciskają znowuż wierzyciele, chcą wysokiej nadwyżki budżetowej. Fundusz nie zgadzał i uważał, że żeby ta nadwyżka rzeczywiście została taka wysoka wypracowana, Grecja musi wprowadzić kolejne reformy. I właściwie te uzgodnienia między stronami są dosyć niekorzystne dla Grecji, dlatego że nie obniżono tej nadwyżki, nie obniżono celów budżetowych, wysokich celów budżetowych, które rzeczywiście Grecji będzie, to właściwie jest prawie nierealne, żeby je osiągnęła. Natomiast wierzyciele doszli do wspólnego porozumienia i żądają kolejnych reform. Reform, które mają oszczędności rzędu 3 miliardów 600 milionów euro. To, jakie to będą, jakiego mają być te oszczędności, to ma być właśnie wypracowywane podczas kolejnych rozmów tutaj w Atenach. Wierzyciele wrócą w przyszłym tygodniu do Aten i będą rozmawiać z grecką stroną, jakiego typu oszczędności zostaną wprowadzone. Ale wiemy, że tak naprawdę fundusz naciska na to, żeby doszło do kolejnych cięć emerytur. Emerytury w Grecji zostały zmniejszone w ostatnich latach o prawie o około 50%. To jest bardzo dużo. W tej chwili ponownie fundusz chce, żeby doszło do ich obniżenia. Poza tym chce obniżenia kwoty wolnej od podatku. A to oznacza, że tak naprawdę Grecy będą płacić znowuż większe podatki, które i tak są w tym kraju bardzo wysokie. Kolejne sprawy dotyczono na przykład też pozwolenia na to wypracowania pewnych regulacji, które pozwolą na masowe zwolnienia. W Grecji jest, na to też się nie chce zgodzić rząd Aleksisa Tsiprasa, bo uważa, że przy tak wysokim bezrobociu, które jest w Grecji, a jest najwyższy w Unii Europejskiej, przekracza ponad 23%, no to pozwolenie na to, żeby doszło do masowych zwolnień, bo mówimy o sektorze tutaj też prywatnym, no nie będzie korzystne. Więc to, jakie tak naprawdę będą negocjacje, jakie tak naprawdę będą te reformy, to się okaże w najbliższych dniach. Ale rząd Aleksisa Tsiprasa nie ma też tutaj wielkiego wyboru. Sytuacja musi podpisać, tak naprawdę musi zakończyć te reformy, musi je zakończyć szybko. Taki cel, który sobie postawiono, postawiły wszystkie strony, to
reform do końca lutego, najpóźniej w połowie marca, ale to dlatego, że później wchodzimy w okres przedwyborczy, w okres wyborów w Holandii, we Francji i Eurogrupa nie będzie też miała czasu na to, żeby zajmować się Grecją. Więc później powrócilibyśmy do tych rozmów i do tych negocjacji dopiero w maju, a latem, na początku lata, Grecja musi zapłacić z kolei ponad 7 miliardów, kwotą ponad 7 miliardów euro swoich długów, więc zbliżylibyśmy się bardzo do tej sytuacji, którą mieliśmy tutaj 2 lata temu, kiedy Grecja właściwie stała na skraju bankructwa. Panie redaktorze, jak reagują na to wszystko Grecy, bo pojawiają się też zapowiedzi, słowa niemieckiego ministra finansów Niemiec, że Grecja być może będzie zmuszona do opuszczenia strefy euro. O tym się już mówiło od dawna, ale gdzieś to widmo było odsuwane w przyszłość. Jak to jest oceniane teraz? No i jak jest komentowane to przez Greków? Grecki minister finansów jakby cały czas straszy tym widmem, cały czas, kiedy strona grecka nie chce przyjąć kolejnych reform i naciska na takie reformy. To, czy do tego dojdzie, to tak naprawdę nie wiemy. Raczej w tej chwili jest idziemy w tę stronę, że do tego zakończenia greckich reform dojdzie i że rząd Aleksieja Tsiprasa po raz kolejny jakby ugnie się pod rządami wierzycieli i przyjmie te reformy, które są oczywiście w dalszym ciągu ciężkie dla Greków. Tak naprawdę jak do tego reagują Grecy? Grecy w tej chwili, oni już nawet nie protestują. Grecy jest w skali taki marazm, że Grecy już przestali protestować już właściwie wiele miesięcy temu. Natomiast i wszyscy są zgodni co do tego, że tak naprawdę nie widzą rozwoju gospodarczego, który może być w kraju. Nie może to być, skoro są w dalszym ciągu obcinane emerytury, skoro są bardzo wysokie podatki, to nie pozwala na to, żeby cokolwiek się ruszyło, ale niewątpliwie zakończenie greckich reform pozwoli chociażby na to, żeby skończyła się ta niestabilna sytuacja w tej chwili, gdzie niemożliwe są jakby inwestycje, gdzie nie wiadomo właśnie, co się stanie jutro. W związku z tym Grecy nawet boją się o swoje oszczędności, boją się, bo nie wiedzą, co się jutro stanie, czy jutro zostaną zablokowane pieniądze w bankach i jaka będzie sytuacja. Dziękuję bardzo za ten, mówiła nasza korespondentka w Grecji, Beata Kukiel-Wrejla. Polskie Radio 24. Zmieniamy temat. Na celowniku amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa globalizacja jest od dawna. To ją obwiniał wszystkie gospodarcze nieszczęścia Stanów Zjednoczonych. To ona ma zabierać Amerykanom miejsca pracy, mimo że bezrobocie w USA jest teraz na rekordowo niskim poziomie, około 5%. Trump widzi to jednak inaczej. W jednym ze swoich wystąpień mówił tak. Skilled craftsmen and tradespeople. Wykwalifikowani rzemieślnicy, ludzie handlu, pracownicy fabryk widzieli, jak prace, które kochali, są przenoszone tysiące mil od nich. Wiele miast w Pensylwanii, kiedyś kwitnących, teraz znajduje się w całkowicie opłakanym stanie. Fala globalizacji totalnie zmiotła z powierzchni Ziemi naszą klasę średnią. Nie musi tak być. Możemy odwrócić ten trend i możemy to zrobić szybko. A działa przeciwko światowemu zbliżeniu wytoczyła też startująca w wyborach prezydenckich we Francji szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen. W czasie ostatniej partyjnej konwencji zapowiedziała m.in. referendum w sprawie Frexitu, czyli wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Mówiła też tak. Ekonomiczna globalizacja rozsiewa indywidualizm i islamski fundamentalizm. To zaprzeczenie francuskich wartości i zasad, którymi kieruje się większość Francuzów. A jeżeli chodzi o gospodarkę, tak w przypadku Trumpa, jak i według Marine Le Pen, lekiem na ekonomiczne problemy jest protekcjonizm. Co ciekawe, ostatnio w szwajcarskim Davos w obronie globalizacji wystąpił prezydent komunistycznych przecież Chin. Stanowczo odrzucił on koncepcje lansowane przez przywódcę największej kapitalistycznej potęgi USA. Czym dokładnie jest w takim razie globalizacja i czy faktycznie jest niszczącą siłą? O to zapytałem szefa think tanku Wizja Europa Macieja Bukowskiego. Globalizacja to nie jest zjawisko nowe, to jest zjawisko, które rozpoczęło się gdzieś w latach 50. i trwa do tej pory w coraz to nowych odsłonach, więc ona w tym dziesięcioleciu jest czymś innym niż zeszłym. Może powiedzieć najprościej, jest to coraz większa inicja świata ze sobą, na bardzo wielu poziomach. Czyli na przykład kiedyś fabryka zbudowana w danym mieście miała wszystkich poddostawców i też w dużej mierze klientów gdzieś w regionie, w którym powstała i funkcjonowała. Później to się rozszerzyło, powiedzmy, na poziom całego kraju, całego regionu, kontynentu, a teraz w zasadzie fabryki funkcjonują w ścisłych więzach z poddostawcami położonymi w bardzo różnych lokalizacjach geograficznych, czyli gdzie się produkuje komponenty, gdzie przychodzą materiały, gdzie
gdzieś jest montowany produkt finalny i jeszcze jedzie na jakiś kolejny rynek i to wszystko jest ze sobą tak poprzenikane, że w zasadzie nie wiadomo, gdzie produkt powstaje, bo te początki są jak początki rzek w wielu różnych miejscach naraz. Donald Trump mówi, że globalizacja to jest właśnie ten czynnik, który sprawia, że w USA są zamykane właśnie fabryki, że nie ma miejsc pracy, że całe regiony są w ruinie. No ile jest to prawda? To nie jest prawda. Rzeczywiście tak jest, że niektóre segmenty gospodarki amerykańskiej, a konkretnie przemysłu przetwórczego, już bardzo dawno zaczęły z Ameryki uciekać. Nawet w latach 60. ten proces się rozpoczął. To były przede wszystkim te branże bardzo pracochłonne. Przenosić się do krajów, gdzie praca jest tania. Przede wszystkim w tamtym okresie do Azji, na początku do Japonii, później do Korei Południowej, Tajwanu, Azji Południowej, w ostatnim czasie do Chin. No i pewne segmenty przemysłu rzeczywiście z krajów rozwiniętych zniknęły. Przede wszystkim to jest przemysł tekstylny, wytwarzanie odzieży, butów, tego typu rzeczy. Natomiast to nie znaczy, że cały przemysł zniknął. Wręcz przeciwnie, ten przemysł w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie Zachodniej, współcześnie produkuje wielokrotnie więcej niż w przeszłości. Produkuje najwięcej w historii. Tylko jest to przemysł zupełnie inny niż kiedyś. Jest to przemysł znacznie bardziej na przykład zautomatyzowany. Czy te procesy globalizacyjne jesteśmy w stanie cofnąć, tak jakby chcieli zrobić to Marine Le Pen czy Donald Trump? Ich odpowiedzią na globalizację jest protekcjonizm. Wszystko można próbować cofnąć. No już mieliśmy w przeszłości jedno poważne załamanie się globalizacji. To było w dwudziestoleciu międzywojennym, które doprowadziło zresztą, jednym z jego owoców była II wojna światowa. To był okres relatywnego spowolnienia gospodarczego, też dużego kryzysu, który dla wielu krajów był bardzo trudnym okresem, między innymi dla Polski, która borykała się właśnie z tym, że się pojawiły istotne bariery celne między na przykład Polską a rynkiem rosyjskim, między Polską a rynkiem niemieckim, między Polską a rynkiem austriackim i biznesy, które wcześniej funkcjonowały, przestały funkcjonować. No, gdybyśmy przeżyli znaczący odwrót od globalizacji, to dla świata był to duży szok i prawdopodobnie dziesięcioletni, kilkunastoletni kryzys gospodarczy, z którego oczywiście gospodarka prędzej czy później by wyszła, bo by znalazła na to jakieś odpowiedzi, ale nie byłby to proces łagodny, bo cała technologia nasza współcześnie jest właśnie przystosowana do globalnych łańcuchów wartości, tak żeby produkować w różnych krajach to, co można najlepiej wyprodukować w danym kraju ze względu na pewne szczególne przewagi komparatywne. Marine Le Pen mówi, że oczywiście upraszczając na potrzeby retoryki kampanijnej, że to jest tak, że niewolnicy w krajach trzecich produkują produkt dla bezrobotnych w Europie. Ja myślę, że to jest jednak już bardzo silna retoryka polityczna. Można się zastanawiać, czy na pewne grupy pracowników, ale to tylko wybrane grupy i wcale nie bardzo szerokie, w krajach rozwiniętych relatywnie na globalizacji nie straciły. Zwłaszcza niewykwalifikowani robotnicy w niektórych zawodach, na przykład właśnie pracownicy przemysłu tekstylnego. Jeżeli nie umieli się przystosować do tej zmiany i zmienić swoich kwalifikacji, to ich pozycja na rynku pracy bardzo się pogorszyła. Ale to nie tyczy robotników w ogóle, bo właśnie dzięki globalizacji my mamy bardzo tanią odzież. Dzięki globalizacji nasze komputery są coraz tańsze i tańsze. Bo tylko globalizacja umożliwia produkcję w tak wielkiej skali, żeby jednostkowe koszty produkcji bardzo taniały. Po prostu fabryka, która jest ulokowana pod Warszawą, jednego dnia produkuje na Europę, drugiego dnia produkuje na Azję, a trzeciego dnia na Afrykę. I ona jest znacznie bardziej wydajna niż taka fabryka, która byłaby przystosowana tylko do rozmiarów Europy, nie mówiąc już o Polsce albo Warszawie. Jeszcze chciałem krótko zapytać, czy nie na paradoks zakrawa fakt, że prezydent Chin w Davos broni globalizacji i gani protekcjonizm, czyli to, co zapowiada Donald Trump, przywódca największej demokracji na świecie i symbolu kapitalizmu światowego? No bo właśnie gospodarki wschodzące, w tym także Polska, ale także gospodarka chińska, najsilniej na globalizacji skorzystały. Bo kiedyś było tak, że żeby stać się gospodarką rozwiniętą, to trzeba było terminować kilkadziesiąt albo nawet 100 lat i bardzo stopniowo się rozwijać. Zbudować sobie bardzo podstawową bazę przemysłową, na niej nadbudować bardziej skomplikowane sposoby produkcji i coraz więcej oszczędzając i się przekształcając, zmienić się w kraj rozwinięty. I tak się rozwijało na przykład Stany Zjednoczone, które goniły Wielką Brytanię przez 100 lat od początku XIX wieku do końca XIX wieku. W XX wieku stało się to prostsze dzięki pewnej liberalizacji, a teraz można naprawdę bardzo szybko rozwinąć się poprzez uczestnictwo w gospodarce globalnej. No ale to jest ogromna szansa dla państw rozwijających się, z której one korzystają. No, korzystają Chiny, które bardzo na handlu rozkwitły, ale nie tylko Chiny, także cała Europa Środkowa.
Środkowo-Wschodnia. Dzięki integracji z Europą Zachodnią, ale szerzej z gospodarką globalną, tak szybko rozwinęliśmy eksport i produkcję, że w zasadzie tylko Koreańczycy i Chińczycy są w stanie z regionem Europy Środkowej rywalizować. Produkcja przemysłowa w Polsce albo na Słowacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat rosła 7% rocznie, czyli już jest w tej chwili ponad dwukrotnie większa niż była w roku 2000. Mówił prezes think tanku Wizy Europa Maciej Bukowski. Polskie Radio 24. Spadła liczba uchodźców, którzy przyjechali do Niemiec w poszukiwaniu azylu. Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców zarejestrował w styczniu blisko 14,5 tysiąca obcokrajowców. Rok wcześniej było ich w analogicznym okresie 90 tysięcy. Czy to oznacza, że fala migracji do Europy wywiąza? To za cholera, no już dzwonię jakim wariat. Z pytaniem o prawdziwe dane dotyczące liczby uchodźców, no, najlepiej zwrócić się do Rafała Kostrzyńskiego z Polskiego Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, czyli UNHCR. Jak tłumaczy, nam Europejczykom może się wydawać, że skoro do serca Unii dociera mniej imigrantów, to problem został rozwiązany. Ale to fałszywe przekonanie, bo liczba uchodźców się nie zmniejszyła. Jest wręcz przeciwnie. Systematycznie ich przybywa, tylko teraz trudniej im dostać się do Unii. To, ile uchodźców przemierza z jednego kraju do drugiego, zależy od tego, ile uchodźców ma taką możliwość. Na początku zeszłego roku, w 2015 roku, ludzie mogli swobodnie przepływać przez Morze Śródziemne albo przez Morze Egejskie i docierać do Europy. Ten szlak bałkański był otwarty. Teraz już takich możliwości nie ma. Pytanie, czy zmniejszony napływ uchodźców oznacza, że uspokaja się sytuacja, czy też oznacza, że oni mają mniejsze możliwości? Także brutalne wszystko jest, wypadki same, nagłe, jakieś polowanie na czarowników, polowanie na ludzi, nieciekawie jest. Widzę Państwa, się do Europy stać o wiele mniej osób niż wcześniej, wyjaśnia Marta Szpala ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Przemytnicy obsługiwali tylko trasy z Turcji do Grecji. A z Grecji tak naprawdę większość migrantów już na własną rękę przystosowała się do Unii, w związku z tym, że właściwie granice były pilnowane. W momencie, kiedy trasa ukraińska została zamknięta, ta cena około 500 euro wzrosła do około 3000 euro. Mimo że ogólnie liczba uchodźców płynących morzem do Europy z Afryki Północnej zmalała, to do Włoch z kolei od stycznia przybyło więcej uchodźców niż rok wcześniej. Dokładnie o 3000 donosi nasz korespondent z Rzymu Marek Lenert i to mimo działań władz, które uchodźców aktywizują zawodowo, co mogłoby niektórych zniechęcić. Włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti potwierdził, że jego resort przygotowuje program obowiązkowej pracy społecznie użytecznej dla osób oczekujących na azyl. Będzie to praca bezpłatna. Chodzi o to, wyjaśnił minister, aby uchodźcy nie spędzali bezczynnie dwuletniego zwykle oczekiwania na azyl we Włoszech. Kolejny czynnik mający wpływ na pewne zmniejszenie się liczby uchodźców docierających do Europy to umowa Unii Europejskiej z Turcją, która obowiązuje od marca zeszłego roku. W ramach tego porozumienia Unia wypłaciła Turcji pieniądze, a Turcja przyjęła do siebie więcej uchodźców, aby nie udawali się do Europy. Turcja poprawiła też warunki, w których przebywają ludzie szukający schronienia, dodaje Kostrzyński. Niektóre osoby są zawracane do Turcji, ale mają tam dostęp do procedur, więc tyle sytuacja się poprawiła. Nadal liczby osób, które są do Turcji zawracane, nie jest duża. Ale przy globalnym wzroście liczby uchodźców i działania tureckich władz nie zatrzymają wszystkich. Bo jak podsumowuje Marta Szpala, porównywać trzeba nie tylko dane z tego i zeszłego roku. Lepiej sprawdzić, ilu uchodźców dostawało się do Unii, na przykład przez Bałkany, przed wybuchem kryzysu migracyjnego. To nie jest tak, że w Unii przybywa mniej. Znaczy, jeżeli porównamy do roku 2015, czy 2014, ten ruch migracyjny był przedawny na takim standardowym poziomie, to faktycznie z tą trasą bałkańską, bo o nim mówimy, przybywało do Europy 43 tysiące. W zeszłym roku to było 22 tysiące. I dalej to jest 3 razy więcej niż było właśnie przed kryzysem. Wciąż bowiem ludzie uciekają z takich miejsc jak Afganistan, Syria, Irak, Libia czy Somalia i Sudan Południowy. A głównie Morze Śródziemne nadal zbiera śmiertelne żniwo. Od początku roku już przynajmniej 255 osób zginęło, próbując przedostać się do Europy. Polskie Radio 24. A my przenosimy się na Filipiny. Już ponad 7,5 tysiąca ofiar śmiertelnych, ciała leżące na ulicach i kule, które nie wiadomo kogo dosięgną. Tak wyglądają od kilkunastu tygodni ulice filipińskich miast. Czy to władze straciły kontrolę nad krajem, który opanowały gangi? Niezupełnie tak. Wszystko dzieje się bowiem w świetle prawa. Prezydent kraju Rodrigo Duterte zarządził wojnę z narkotykami, brutalną wojnę za każdego zabitego dilera, a także narkomana. Policja dostaje premię. Dlaczego giną często przypadkowi ludzie?
Zasada jest prosta. Niszczysz mój kraj, to cię zabijam. To uczciwe prawo. Jeśli niszczysz przyszłość naszych dzieci, już jesteś martwy. Nie ma niczego złego w dbaniu o przyszłość następnych pokoleń. Nawet jeżeli tymi zamordowanymi byliby dilerzy, no to to jest jakieś kompletne pokwałcenie państwa prawa. Dawid Krawczyk z Krytyki Politycznej. Funkcjonuje bardzo rozwinięty rynek płatnych zabójców, którzy nie są pracownikami policji, jak również jednostki policji, których celem jest po prostu polowanie na ludzi, bo tak to należy nazwać. Kwota, którą otrzymują, waha się pomiędzy 160 dolarów a 300 dolarów za zabójstwo danej osoby. Przejęła polskiego oddziału Amnesty International Reginia Nawalny. Jeżeli chodzi o aresztowanie, to nie dostają żadnej nagrody za to. Nasze badania pokazały, że mamy tak naprawdę do czynienia ze zbrodniami, które można by było uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości. Sposób, jaki traktowane są ciała, też pokazuje całkowity brak szacunku dla życia. Zabiję ich jeszcze więcej, tylko po to, żeby pozbyć się z Filipin narkotyków. To jest mój cel. Myślę, że się uda i skończymy tę kampanię za pół roku. Prezydent wciąż ma tak ogromne poparcie. To jest ponad 80%, znaczy, że ludzie popierają tę politykę. Te sondaże są szalenie interesujące. Bo rzeczywiście jest tak, że około 80% popiera nie tylko samego Duterte, ale jego politykę względem narkotyków. Tak konkretnie zadane to pytanie. Ale zaraz później pojawia się pytanie o to, czy ważne jest to, żeby przestępcy z narkotyków zostali pojmani Żydy. No i wtedy już około znowu 80% powiada, że tak. Więc mamy tutaj bardzo paradoksalną sytuację, w której jednocześnie ludzie popierają politykę, mimo że wiedzą, jak ona działa. Prezydent Duterte oficjalnie w wywiadach przyznaje się nawet do tego, że sam mordował ludzi. Nie tyle przyznaje się, co nawet się tym chwali. Chwali się oczywiście. No, wiele z wywiadów opowiadał, że wyrzucił z helikoptera jakiegoś tam podejrzanego czy przestępcę. Ich ciała są właśnie ciągnięte po ziemi, rzucone obok rynsztoków ulicznych, są po prostu czasami wyrzucane. To wszystko się bardzo często dzieje na oczach bliskich. Rozmawialiśmy z kobietą, która była w domu, kiedy przyszły po jej męża. Ona sama została pobita potem przed domem, a jak weszła do domu, no to po prostu zobaczyła krew wszędzie. Jest coś, co mogło powstrzymać to szaleństwo? Oczywiście taką fantazją jest tak zwana społeczność międzynarodowa i nacisk społeczności międzynarodowej. Przechodzenie na tym do porządku dziennego, nie podnoszenie tego tematu przez delegację krajów członkowskich ONZ, no na pewno będzie skandalem. Liczę na silny głos sprzeciwu i domaganie się sankcji. Jeśli powiecie jedno złe słowo o mnie, ja mogę powiedzieć 10 o was. Reperkusje mam je gdzieś. To relacja Łukasza Karusty. Kończy dzisiejszy program relacja z Filipino o prezydencie Rodrigo Duterte, który zarządził wojnę z narkotykami. To wszystko, co dla państwa dziś przygotowaliśmy. Marcin Pośpiech, kłaniam się, spokojnej soboty i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Opiekunie Kościoła Świętego. Reklama. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Brudne wszystko. Dobrze widzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Quattro. Dostępny z ratą od 1840 zł netto miesięcznie. Bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi wypadki, proszę państwa, w niewyjaśnionych okolicznościach i po prostu albo chcesz, żeby to wykończyć. No jak w komunizmie, proszę państwa, było. I radio przeszły i tak samo jak wszystko. Radio Koncik. Także proszę z nami, obrotowe radio, ruchome. Proszę państwa, brutalne brutalizacje XXI wieku. Czyli że co? Człowiek się niczego nie nauczył. Jeszcze gorzej jest, państwo zobaczą, bo mówią, że kształcony, żeby okradać, żeby wykorzystywać innych ludzi, a chamem być, a dziadem być, a żebrakiem, a że złodziejem, a że oszustem, bo to wiecie państwo, jak jest to w sytuacji mydło i powidło, wszystko na raz, no to tak to jest, tak to jest, tak to jest, tak to jest, tak to jest. I tylko rechodupstwo potem, ho, 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 że ten tego nabrał, ten tą nabrał. A świadków Jehowy nie ma mormonów, tutaj nie ma ewangelików ani prawosławnych w Warszawie, bo
to i tak wiadomo, że to nie jest Królestwo Boże, a ziemia ta jest skazana na zagładę w Armagedonie. Proszę udać się do Świadków Jehowy. Ja tu nie muszę wszystkiego wcale mówić, ja wcale tego nie wymyśliłam też, ale się zgadzam z tym czy z tamtym, bo to jest po prostu logiczne. Rządy tylko Jezusa Chrystusa jako króla, teokratyczne rządy, muszą przywrócić porządek na ziemi, właśnie tę prawdziwą teokrację, bo od czasu, kiedy w roku 70 naszej ery teokracja Jahwe była zniszczona, ale to Bóg Jahwe sam do tego dopuścił, no bo ludzie nie byli lojalni względem Jahwe, nawet naród żydowski od bardzo dawna nie był lojalny, nigdy nie był lojalny. Bóg karał.